Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z prokuratorami z białostockiej prokuratury regionalnej prowadzili śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez byłego wiceministra finansów. Przez takie działania straty Skarbu Państwa szacuje się na 3 miliardy złotych. Sprawa ma związek z nowelizacją ustawy o podatku VAT. Prokuratura wobec byłego wiceministra zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze.